okolicach godziny po 13 chwilę otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze na ulicy Wieniawskiego, to jest okolice centrum handlowego Auchan. Palił się garaż przylegający do budynków wielorodzinnych. Na miejsce wysłaliśmy 2 zastępy straży pożarnej. Po przyjeździe sytuacja się potwierdziła. Nasze działania polegały na ugaszeniu tego pożaru. Był to metalowy garaż, który właśnie bezpośrednio przylegał do budynku. Oraz sprawdzeniu, czy nie ma zagrożenia dla osób ewentualnie przebywających w budynku. Na miejsce również została wezwana policja, która pomagała nam w działaniach, zabezpieczała miejsce zdarzenia. Natomiast również ze wstępnych ustaleń stwierdziliśmy, że na miejscu w tym garażu prowadzone były jakieś prace spawalnicze, rozbiórkowe tego garażu i prawdopodobnie to było przyczyną, ale tak jak mówię, że to jest prawdopodobna przyczyna, na miejscu policja również prowadziła swoje czynności. Na szczęście nikt w tym zdarzeniu nie uległ żadnym obrażeniom, nie został poszkodowany.